Hej, witajcie w kuchni kwasiora w ten piękny, słoneczny, wiosenny dzień. Za mną prześlicznie w zasadzie kończy już kwitnąć czereśnia, a przede mną prezentuje się nader okazale płat mięsiwa. Jest to boczek ze skórą oraz z płatem żeber. Dlaczego to powiem zaraz? Bowiem zacznijmy od początku. Mój pradziadek zwykł mawiać, że w każdym szanującym się domu zawsze musi być na podorędziu spirytus, sało, chleb oraz kiszonki. To jest podstawa, reszta jeno dodatki. Dzisiaj więc skupimy się na sale. Może nie do końca sale, ponieważ jest to boczek, ale tym sposobem spokojnie można z powodzeniem zrobić także słoninę, także podgardle i będzie dobrze. No i do przygotowania boczku dojrzewającego będziemy potrzebowali tak. Sól, w tym wypadku jest to sól morska, może też być to sól porska, kamienna, niejodowana. Dalej cukier. Stosunek soli do cukru jest następujący: na 3 części soli, 1 część cukru, czyli jak w tym wypadku na 9 łyżek stołowych czubatych soli, 3 łyżki czubate cukru. Dalej idą aromatyczne dodatki smakowe, ale pamiętajcie, aby nie przesadzić z ich ilością, ponieważ chodzi nam głównie o wydobycie tego szlachetnego smaku dojrzewającego mięsiwa, a przyprawy, niech one będą jedno tłem dla całości. Na pierwszy raz, jeśli robicie ten przepis, polecam czosnek świeży pokrojony w talarki, polecam majeranek, polecam czarny pieprz i to wszystko. Ja natomiast, jako że robię całość już drugi raz w niedalekim od siebie odstępie czasowym, o czym powiem później, wykorzystam zmorę, mieszaninę pieprzy, pieprz syczuański, pieprz kubeba, lebiotka, odrobina chili, do kupienia na kuchniakwasiera.com, zapraszam, podajcie na zakupy. No i wydaje mi się, że zmorka wprowadzi tutaj odrobinę magii. No i co, trzeba to teraz pokroić, można oczywiście, jeśli wola, cały taki płat zamarynować i niech on dojrzewa sobie w spokoju, ja natomiast pokroję to na mniejsze paseczki. Boczek pokrojony, czas teraz przyrządzić jest przyprawę i wetrzeć ją dokładnie w każdy zakamarek mięsiwa. Teraz w kolejnych etapach filmu ten boczek będzie różnił się od tego, który zobaczycie, ponieważ pierwotne nagrania usunęły mi się. Nie wiem, jak to się stało, chochlik wdarł się w moje progi i wszystko usunął, więc robię to od nowa. Ten boczek różni się tym, poza doborem przypraw, że będzie znajdował się na nim czosnek. I teraz na tym etapie czosnek należy obrać, pokroić w cieniutkie talarki i rozłożyć go, ale tylko na tej tutaj wierzchniej stronie. Nie nasmarowujemy tego, nie mielimy, nic. Układamy jedno ciasne czosneczek i zwijamy wszystko w pergamin. Jeśli niektóre pakunki Wam się będą rozwalały, tak jak mi ten ostatni, warto na tym teraz etapie wszystko ciasto zawinąć folią aluminiową i wtedy wrzucić do lodówki. Ponieważ mięso w kontakcie z przyprawami, z solą, z cukrem zacznie puszczać płyn. Dawniej ten płyn, ta marynata, nazywana była ropą. W dzisiejszych czasach nazwa może być już lekko niepolityczna, więc nazwijmy to marynatą. I w tej marynacie niech to wszystko się pekluje, to jest połączenie peklowania suchego i mokrego. Niech w tych sokach to wszystko się pekluje przez tydzień w lodówce. Dlatego musi być ciasto zawinięte. Po tym czasie widzimy się dalej i dalej będę opowiadał, co robić z tym dobrem. Hej, witajcie po tygodniu. Mięsiwo jest już zamarynowane, czy też zapeklowane. Jest ono całe wilgotne, pokryte tymi sokami marynującymi, które dawniej nazywano ropą.
Ach. Przepraszam, przepraszam, ale chciałoby się to zjeść już teraz. Pięknie to wszystko pachnie, aromaty czosnku, przypraw są bardzo dobrze wyczuwalne, a sól z cukrem wyciągnęły wodę, jak mówiłem, no i ta woda tutaj to wszystko marynuje. Wyciąganie wody jest kluczowe w procesie właśnie utrwalania czy też konserwacji produktów. No i teraz to odwijamy i wystawimy na deskę, żeby to późnomarcowe słoneczko razem z tym wiaterkiem delikatnym, który wszędzie tutaj nam przeszkadza, owiały to mięsiwo, aby to dobrze podeschło i wtedy będziemy pakować to w czysty pergamin. A jak to się prezentuje już teraz? Pięknie. Zmora nadała temu ładne kolory. Zobaczcie to słoneczko, jak wygląda. Nie. Najlepiej byłoby to tak naprawdę albo nabić na haczyki, albo obwiązać jakąś dratwą na przykład i rozwiesić gdzieś na gałązce, czy też kiju wędzarniczym, aby ten wiaterek to wszystko owiewał, słoneczko delikatnie opalało, wtedy to wyschnie szybciej. Natomiast nie mam haczyków przy sobie, nie mam dratwy, warunki mam tutaj polowe, sympatyczne, więc zostawię to tak jak jest teraz. Poczekam chwilę, to zaraz powinno obeschnąć, przełożę potem to na drugą stronę i widzimy się, myślę, nie wiem, za godzinę. Minęła około godzina, mięsko jest już elegancko podeschnięte, przechodzimy do kolejnego etapu, zawijamy go z powrotem w pergamin. Tak przygotowane, zgrabnie uformowane pakuneczki wynosimy teraz w ciemne i chłodne miejsce na tydzień, może dwa tygodnie, niech to się dalej pekluje, przychodzi smakami. Możemy też na tym etapie, jeśli dysponujemy wędzarnią i chcemy, aby produkt był taki lekko podwędzany, tak z pewnością zrobiliby nasi litwińscy bracia, wieszamy mięsko w wędzarni i owiewamy przez tydzień na przykład chłodnym dymem 2-3 godziny dziennie. Robi się coś fantastycznego. Ja natomiast nie chcę, aby to było wędzone. To mięso będzie jeno peklowane i dojrzewające. Także co, widzimy się za tydzień, może dwa. Do zobaczenia. Minęło kilka dni. Mięso prezentuje się na tym etapie w ten sposób. Z prac porządkowych zdjąłem pergamin nasączony płynem. Mięso wysuszyłem, odrzuciłem też czosnek. Nie będzie on już potrzebny. No i teraz z tak przygotowanym cudem możemy postępować dwojako. Po pierwsze, jeśli dalej walczymy z lodówkami w domowych zaciszach, odkładamy to na talerzyk, czy też drewnianą tackę i wkładamy takie już niezapakowane do lodówki na kolejnych kilkanaście dni. Mięsiwo będzie puszczało wodę, którą sukcesywnie zbieramy. Z dołu, z góry powodujemy, że to jest w środowisku suchym. Lodówka też jest miejscem przewiewnym de facto, ponieważ ją często otwieramy, zamykamy i ta cyrkulacja powietrza tam jest. Jest też chłodno i ciemno, więc warunki do dojrzewania są bardzo dobre. Można to również powiesić gdzieś w jakimś ciemnym, chłodnym, przewiewnym miejscu na takiej zasadzie, że jest to komórka, jest to jakaś piwniczka wentylowana, spiżarnia, czy na przykład, jak ja to zrobię tutaj, powieszę pod dachem. No i korzystając z tego wczesnokwietniowego, chłodnego wiaterku, będę obsuszał swoje mięsiwo kilkanaście dni. No i jak ono będzie wyglądało po tym czasie, to zobaczycie.
Witajcie! Minęły 2 tygodnie od naszego ostatniego spotkania. Boczek dojrzewający z pewnością jest już gotowy. To znaczy gotowy on był już wcześniej, jak przyrządzaliśmy kugelis na przykład. Gotowy był jeszcze wcześniej, jak przyrządzaliśmy zapiekankę ziemniaczaną. Odcinki te do zobaczenia na kuchni kwasiora. On jest w zasadzie gotowy już do skubnięcia, do spróbowania po około 7 dniach od momencia natarcia przyprawami. Później pozbywamy się wody, konserwujemy go. On dojrzewa, nabiera szlachetności i lepszego smaku. Także co? Proponuję skończyć gadaninę po próżnicy, przekroić boczek, ścinka mi leci, zobaczyć jaki ma kolor, jaką ma konsystencję, ale przede wszystkim jaki ma smak, bo aromat, to jest... No musicie go sobie zrobić, no po prostu musicie go sobie zrobić, jest niesamowity. Teraz największy cymesik polega na tym, aby te plasterki boczku były na tyle cieniuśkie, aby prawie że można było przez nie oglądać świat. I zapewniam, że świat oglądany przez taki kawałek boczku wygląda zdecydowanie lepiej. A więc cóż, zachęcam Was moi mili, róbcie sobie boczek dojrzewający w domowych zaciszach, kosztujcie jaki jest przepyszny. Nie trzeba do tego ziemianek, komórek, piwnic, nie wiadomo czego, wystarczy jedna lodówka i chwila cierpliwości. Jeśli chodzi o przyprawy, smak tego wszystkiego, można to porównać niejako do włoskich szynek parmeńskich, czy też hiszpańskich serrano. Mięsiwo jest wyczuwalne, smak dobranych przypraw, a czosnek nie jest nachalny, nie przytłacza on wszystkiego, dlatego że był rozłożony w plasterkach u góry, a później zgarnięty. I uwierzcie mi, że to wystarczy, aby był on wyczuwalny, idealnie w punkt. Ja nie mówię już nic więcej, ponieważ piękne słońce świeci, dookoła wiosna, mirabelki kwitną, a w reku mam cieniuśki plasterek dojrzewającego boczku. I to jest życie, czego i Wam życzę. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!